witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego-Wiśnicy. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem szkoły, wszystkich uczniów, ich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także wszystkich, którym edukacja młodych ludzi leży na sercu. Chcemy uczcić ten dzień. Na dzisiejszej uroczystości uczniowie klas pierwszych złożą ślubowanie. Wręczone zostaną także nagrody i stypendia. Uroczystości w tak ważnym dniu. Co prawda te dni nam się trochę przesunęły, ale Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wyjątkowym. Najzdolniejsi, może nie najzdolniejsi, ale najpracowitsi uczniowie, którzy zdobywają najlepsze wyniki, osiągają najlepsze wyniki w nauce, to też są wyjątkowi uczniowie. Wszyscy jesteście wyjątkowi. Wszyscy możecie sięgać po sukcesy, ale najlepszych jest tylko kilka osób. Tych, którzy wygrywają. I tak jest wszędzie. Tak jest wszędzie. Tak jest w sporcie przede wszystkim. Drodzy Państwo, dzisiaj myślę w dobie pewnych kryzysu, pewnych wartości, tak jak to dostrzegam, edukacja jeszcze bardziej nabiera na znaczeniu. To, co mnie dzisiaj cieszy i uderza wręcz, to to, że jest tak dużo rodziców. Myślę, że jest to bardzo istotne w każdej szkole, a w tej szkole w Wiśnicach szczególne. Jest szczególne, dlatego że jest to szkoła, ta szkoła nie należy do największych szkół, ale ta szkoła potrafi dać wykształcenie i przygotować ucznia do dalszej nauki i zdobywania wiedzy. Jest to wielokrotnie udowodnione. Drodzy uczniowie, wy dzisiaj macie podane, że tak powiem, na tacy pewne kierunki kształcenia. Określiliście się w tym i myślę, że w waszym zasięgu dzisiaj jest wszystko, co sobie wymarzycie. Nauka odgrywa niesamowitą rolę. Łatwiej w tym dynamicznie zmieniającym się świecie jest ludziom wykształconym, ludziom praktyką również, którzy umieją wiązać wiedzę z praktyką. Takie szkoły, jak Szkoła w Wiśnicach, takie umiejętności dają. Życzę w imieniu starosty, pana Mariusza Filipiuka, któremu bliska jest i na sercu leży edukacja młodzieży z powiatu bielskiego i nie tylko z powiatu bielskiego, ale rozwój szkół, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe. Zresztą widzę to po posiedzeniach zarządu, gdzie często właśnie członkowie zarządu dyskutują na tematy te właśnie trudne, a na tematy sukcesów również, które szkoły odnoszą w pracy z uczniami. Życzę wszystkiego najlepszego. Thank you.
docenieni i zmotywowani do dalszej pracy. Chcemy w przyszłości jak najlepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w tej szkole. Klas pierwszy Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Zawadzkiego w Wisznicach ślubujemy wierność ideałom humanitaryzmu. Ślubujemy. Przez systematyczną naukę i pracę będziemy rozwijać w sobie zalety charakteru i wzbogacać własną osobowość na miarę potrzeb właściwie pojmowanej demokracji. Ślubujemy. Ślubujemy strzec dobrego imienia Polaków przez nienaganne zachowanie się w każdej sytuacji. Ślubujemy. Przyrzekamy dbać o czystość i piękno języka ojczystego, szanować ludzi starszych, zasłużonych oraz zachować pamięć o poległych za wolność ojczyzny i sprawiedliwość społeczną. Przyrzekamy. Zaczynacie kolejny etap waszej edukacji, ale też i może przede wszystkim kolejny ważny etap waszego życia. Cieszę się, że na ten czas wybraliście właśnie naszą szkołę i że to właśnie my będziemy mogli wam towarzyszyć w osiąganiu kolejnych szczebli wykształcenia i w nabywaniu nowych doświadczeń na drodze ku pełnej dorosłości i dojrzałości. Mam nadzieję, że znajdziecie w naszej szkole nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie, które będą trwały długie lata. Wierzę w to, że czas spędzony w szkole zaowocuje w przyszłości. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji naszej szkoły za poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości, kształtowanie uczuć, wyobraźni, serc i umysłów młodego pokolenia. Dziękuję za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą szkołę i stanowią o jej wyjątkowości. Dziękuję uczniom i rodzicom za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły. Dziękuję organowi prowadzącemu za dobrą współpracę, życzliwość i wszelką troskę służącą tworzeniu jak najlepszych warunków pracy i nauki. W imieniu naszych koleżanek i kolegów oraz własnym składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za to, że możemy być z Wami w tej szkole. Dziękujemy za wyrozumiałość i wysiłek, który każdego dnia wkładacie, by przekazywać nam Waszą wiedzę oraz żeby nas wychowywać. A nie jesteśmy łatwym materiałem, wiemy o tym. Nieraz wydaje nam się, że nadajemy na zupełnie innych falach. Wybaczcie nam popełnione gafy i błędy, niezrozumiały nawet dla nas samych opór w przyswajaniu wiedzy. Doceniamy to, że często zależy wam bardziej niż nam, żebyśmy opanowali trudny materiał. Doceniamy waszą cierpliwość, gdy powtarzacie po raz piąty odpowiedź na to samo pytanie, zadane w 30-sekundowych odstępach. Doceniamy, że poświęciliście nam czas podczas danego nauczania. Niejednemu z nas wpadł do głowy pomysł, by koło północy zadać ważne pytanie na czacie Teamsa. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi i wskazówki, czasem odesłane w środku nocy i przepraszamy za to, że często psuły nam się mikrofony. Życzymy Państwu spełnienia marzeń w sferze prywatnej i zawodowej. Życzymy wielu sukcesów, do których bardzo chcielibyśmy się przyczynić. Jesteśmy waszymi diamentami. Szlifujcie nas cierpliwie. Wzięłam w ramiona, przystanął w miejscu czas.
wody, w innym zaś kanały na Księżycu. Mam mniej więcej zapas nieskończony. Waki R i H2SO4. Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli świeci słońce, gdy u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi wkuli. Tumanili na podarają. I nic nie wiem, i nic nie rozumiem. I wciąż wierzę biednymi zmysłami, że ci ludzie na drugiej półkuli muszą chodzić do góry nogami. Chyba znów cię odszuka w starej knajpie ciepła kawa, choć odnalazł swoje szczęście, każdy chciałby jeszcze trochę nieba, a ja mam takie serce, że już mi nic więcej nie potrzeba, bo moje małe niebo to ty zajęte.